Kampania Płuca Polski jest organizowana w celu podniesienia świadomości społeczeństwa na temat przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, czyli POHP. POHP jest czwartą na świecie najczęstszą przyczyną zgonów i dotyka głównie osoby po 40 roku życia. Głównym czynnikiem zachorowań jest dym papierosowy, odpowiada aż za 90% przypadków zachorowań. Niestety aż 70% ludzi chorych w ogóle nawet nie wie, że jest chore na POHP i bagatelizuje takie objawy jak kaszel, duszność, zadyszka. POHP polega na bezpowrotnym, nieodwracalnym zwężeniu oskrzeli. Przy astmie za pomocą inhalatorów możemy te oskrzela poszerzyć. Niestety przy POHP oskrzela się nie rozkurczają. Możemy sobie zobrazować to w ten sposób, że wbiegamy na 10 piętro i wkładamy słomkę do ust i oddychamy tylko przez taką słomkę. I tak właśnie czują się osoby, które chorują na POHP. Na POHP głównie narażone są osoby, które palą papierosy. Są też to palacze bierni i czynni, oprócz tego osoby, które pracują w zapylonych miejscach, m.in. malarze albo stolarze. Żeby sprawdzić, czy nie mamy problemów z naszymi drogami oddechowymi, czy nie mamy POHP, czy nie mamy astmy, możemy wykonać jedno z podstawowych i bardzo prostych badań pikflometrem, które polega na nabraniu dużo powietrza i szybkim wypuszczeniu powietrza, tak z impetem. Sprawdza to nasze możliwości wydechowe dróg oddechowych. Pierwszymi objawami, które mogą nas niepokoić, jest duszność, zadyszka. W momencie, kiedy wchodzimy na czwarte piętro, mamy prawo się zmęczyć. Natomiast przy przejściu mniejszego odcinka, mniejszego dystansu, problem pojawia się już na przykład przy drugim piętrze czy przy pierwszym. Kiedy dostajemy zadyszki, kiedy dostajemy uporczywego kaszlu, kiedy nie jesteśmy w stanie spacerować sobie po parku przez 15 minut, to powinno nas zaalarmować do pójścia do doktora, zrobienia podstawowych badań.